Góralski przystanek to miejsce kaspotko się z prawdziwą góralszczyzną. To nie ino sklep z wyrobami regionalnymi, ale to z wypozycalnią regionalnych strojów, komi z rękodzieła ludowego, a nadasyćko miejsce posiadów ludowych artystów. Góralski przystanek. Przystoń, zachwyć się, kup. Pytomy pięknie. Nowy targ, osiedle Bór 1A. Najszybszy sposób, by cieszyć się ciepłem. Pianka poliuretanowa to ciepły dom w mgnieniu oka. Firma Holbud. 600-935-876. Zadzwoń. Fundacja Rozwoju Podhala zaprasza do hotelu i spa Bachledówka w Czerwiennem na konferencję, która podsumuje projekt Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane osiągnięcia projektu oraz pokazy odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji na stronie fundacjapodhale.pl oraz malopolska-oze.pl. Projekt współfinansowany z Funduszy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzisiaj w wiadomościach m.in. nowy burmistrz Nowego Targu zaprzysiężony. Nowotarscy wolontariusze świętują. Zakopiańska Rada Miasta wciąż podzielona. Dobry wieczór, jest czwartek, 4 grudnia, Mariusz Opyt, zaczynamy. Odszedł burmistrz, niech żyje burmistrz. Tak można sparafrazować słowa słynnego zawołania, które obwieszczało rządy nowego władcy. Nowy Targ pierwszy raz od 18 lat ma nowego burmistrza. Od dzisiaj to już oficjalne. Uroczyste zaprzysiężenie na Boga i nieco bardziej biesiadne 100 lat wyśpiewane przez pełną gości salę obrad Nowotarskiego Urzędu Miasta. Tak rozpoczęła się pierwsza kadencja nowego burmistrza stolicy Podhala. Z mównicy zapowiadał pełną mobilizację w myśl swojego hasła wyborczego oraz dziękował za okazane ze strony mieszkańców wsparcie. Jest to dla mnie doniosły i wzruszający moment, który jest wynikiem wysiłku wielu ludzi, którzy wspierali mnie, którzy zorganizowali ruch społeczny, prowadzili kampanię wyborczą i wreszcie tych, którzy zaufali mi i przyczynili się do tego, że dzisiaj dane mi było złożyć w tym miejscu ślubowanie i zostałem od tego momentu oficjalnie burmistrzem miasta Nowego Targu. Dzisiaj również podczas kontynuacji przerwanej w poniedziałek pierwszej sesji Rady Miasta radni w drodze głosowania wybrali wiceprzewodniczących Rady Miasta Nowego Targu. Zostali nimi Jacenty Rajski i Grzegorz Luberda. Na dzisiejszych uroczystościach pojawił się również ustępujący burmistrz. Zapowiadał pełne poparcie dla nowych inicjatyw, jakie wypłynął od Grzegorza Watychy. Zastrzegł jednak, że będzie wspierał tylko te dobre i pożyteczne dla miasta. Dzień zaprzysiężenia nowego burmistrza był też dniem oficjalnego pożegnania się ze stanowiskiem ustępującego. W południe Marek Fryźlewicz zorganizował konferencję dla dziennikarzy. Odchodzący włodarz miasta razem z dziennikarzami wspominał 18 lat swojej kadencji. Pojawiły się również łzy wzruszenia, kiedy były burmistrz otworzył i po raz pierwszy przeczytał list, który jego żona napisała w 1996 roku, gdy obejmował stanowisko burmistrza. Słońce nie omija nikogo, nie ominie i ciebie, chyba żebyś się skrył w cieniu. Chociaż nie wiem co to, i tak cię kochamy. Także to jest to przesłanie i myślę, że będę się starał do niego dostosować, teraz już jest upublicznione. Po uroczystościach i po opadnięciu emocji przyjdzie czas na konkretne działania. Jakie będą pierwsze kroki nowego burmistrza? Tego dowiemy się w swoim czasie. Trwa finał Nowotarskiego Dnia Wolontariusza. Tegoroczna siódma edycja rozłożona została na 2 dni i przebiega w innym niż dotychczas schemacie. Piotr Twardowski. 7 punktów na mapie miasta na 7-lecie Nowotarskiego Dnia Wolontariusza. Rozliczne zadania praktyczne związane z wolontariatem. Zadania, które mogły nawet zadziwić uczestniczącą w wolontariackiej grze miejskiej młodzież. Na danych punktach uczniowie wykonują zadania, które jakoś nawiązują do działalności poszczególnych właśnie fundacji, stowarzyszeń. W ten sposób tak właśnie w praktyce, jako tacy wirtualni
pierwsi stażyści poznają działalność właśnie konkretnych NGO-sów. Pomoc bliźniemu tak z dobrej woli to wcale nieproste zadanie. Grupy młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu nowotarskiego miały okazję posmakować różnorodności zadań, jakie wolontariusz może mieć okazję wykonywać. Wspólnie dzielimy siły, no nie, że mamy po prostu, jeden robi to, drugi to, jesteśmy podzieleni po prostu i że działamy razem. A jak to się odnosi do wolontariatu? Że wspólnie łączymy siły i wspólnie chcemy do czegoś dążyć. Myśleliśmy, że będzie więcej pytań takich teoretycznych, a tu trzeba pierogi kleić. Na trasie gry miejskiej znalazła się też książka Wiarnia Rezerwat. I tu kolejne zaskoczenie. Młodzież musiała pieczętować i rejestrować używane książki. Całkiem sprawnie nam to poszło w dwóch grupach. Żeśmy to robili, oni się zajmowali rejestracją, my żeśmy im podawali książki i informacje o nich. No i na koniec żeśmy, tak jak mówiłem, pieczętowali, naklejali informacje, że tutaj to jest właśnie z tej książka Wiarnia. Może dziwić, skąd zostaliśmy wybrani do tej gry. Oprócz tego, że jesteśmy kawiarnią, prowadzimy tutaj liczne zajęcia, między innymi warsztaty dla dzieci. Prowadzimy koncerty, organizujemy koncerty, spotkania autorskie. I większość z tych działań działa na zasadzie wolontariatu wśród ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym tego miejsca. Stąd zostaliśmy wybrani do tej gry. Na trasie gry było więc lepienie pierogów, pieczętowanie książek, ale także scenka teatralna w ratuszu miejskim, przy której nie brakło dowcipów i całej masy śmiechu. Dobrowolna, świadoma i bezpłatna pomoc na rzecz bliźniego to wielkie wyzwanie dla dzisiejszego społeczeństwa. To szczególnie wielkie wyzwanie dla młodzieży, ale jak widać, młodzi podejmują to wyzwanie z radością i ochotą. I to jest właśnie bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Piotr Twardowski, Telewizja Podhale. Wybory samorządowe, mimo że przyniosły liczną zmianę w składzie Rady Miasta Zakopane, jak się okazuje, tak naprawdę mogą niczego nie zmienić, bo przewodniczący Rady już zastanawia się, jak zlikwidować dopiero co narosłe między radnymi podziały. Więcej o tym Marcin Szkodziński. Skład zakopiańskiej rady znacznie zmienił się po ostatnich wyborach. Niestety nadal w radzie jest podział. Czy nowo wybrany przewodniczący Rady Miasta Zakopanego ma pomysł na zjednoczenie rady? Na samym początku muszę prowadzić atmosferę, no bo wiemy wszyscy, że są różne poglądy, różne ideologie, a ja powinienem to wszystko spalać, łączyć i szanować jedną, jak i drugą stronę. To będzie ciężkie. Włączenie rady nie wierzy Zbigniew Szczerba, który wpisem na facebookowym profilu wybory przewodniczącego i jego zastępców określił jako dzielenie łupów po wygranej. Wybory pokazały większość, ta większość się zbudowała po wyborach do Rady Miasta. Została utrwalona przez wybory, przez drugą turę wyborów na burmistrza. No i zbudowana grupa podzieliła, że tak powiem, między siebie stanowiska w prezydium rady. No i mamy do czynienia z rzeczywistością bardzo zbliżoną do tego, co było 4 lata temu. Czyli generalnie wygrany bierze wszystko, a mniejszość jest mniejszością, jest w opozycji tak naprawdę. W poniedziałek kolejna sesja Rady Miasta Zakopanego, na której wybrani będą członkowie i przewodniczący poszczególnych komisji. Czy tu możemy spodziewać się zjednoczenia ponad panującymi podziałami? Ja zorganizuję spotkanie całej Rady, aby przed tą sesją tu w kuluarach porozmawiać i ewentualnie, prawda, podzielić według kompetencji. Chciałbym, aby opozycja również dostała przewodniczącego. Sportu jest tam i Andrzej Chydz, i Krzysiek Wiśniowski. Dobrze są w tym, co robią, czyli są kompetentni, jak najbardziej. Czy nowe osoby, które w tym roku weszły do Rady Miasta, sprawią, że Rada zacznie mówić jednym głosem? A może nadal będzie podział? Przedsmak tego, co czeka mieszkańców Zakopanego przez najbliższe 4 lata, będziemy mogli obserwować w poniedziałek podczas wyboru radnych do poszczególnych komisji. Ostatnia niedziela listopada rozpoczęła w całym Kościele katolickim nowy rok liturgiczny i czas Adwentu, a więc przygotowania do narodzenia Jezusa. W pierwszą niedzielę Adwentu
wspólnoty życia konsekrowanego z Podhala zgromadziły się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na uroczystej mszy świętej, aby wspólną modlitwą rozpocząć rok życia konsekrowanego. Sabina Buc. Świętość to nie perfekcjonizm, ani stawanie się kimś doskonałym. Prawdziwy święty to ktoś podobny do Jezusa. To mocarz miłości, wierności i piękna. Dla ogromnej większości ludzi miejscem realizacji takiej świętości jest małżeństwo i rodzina. A kapłan to ktoś powołany do tego, by pomagać ludziom świeckim w dorastaniu do ich świętości i by razem z nim stawać się człowiekiem świętym. Najbardziej podstawowym powołaniem każdego człowieka żyjącego na tej ziemi jest powołanie do świętości. To powołanie do świętości realizuje się poprzez powołanie do małżeństwa, czyli w małżeństwie, powołanie do życia kapłańskiego lub zakonnego, czyli w zgromadzeniu zakonnym, lub poprzez drogę będącą moim wyborem przeżywania tegoż życia w samotności. Powołanie jest darem Bożym dla człowieka. Ten dar każdy człowiek powinien rozpoznać, przyjąć i zrealizować w swoim życiu. Powinien szukać wezwania Bożego w posiadanych zdolnościach i darach. Powołanie do życia według rad ewangelicznych można nazwać powołaniem najbardziej prorockim, gdyż oznacza ono taki sposób życia, który jest czytelną formą świadczenia o istnieniu Boga i o Jego miłości do człowieka. Powołanie do życia konsekrowanego to niczym innym jak powołanie do życia radami ewangelicznymi, czyli to sposób ukazania, że Jezus Chrystus dla każdego z nas, który zdecydował się podjąć taką drogę realizacji swojego życia, by zdobyć świętość, jest drogą rad ewangelicznych, drogą ubóstwa, posłuszeństwa i czystości oraz tych ślubów, tych przyrzeczeń, które są właściwe poszczególnym zgromadzeniom zakonnym. Dlatego, że to jest tajemnicą. Tak jak powołanie do małżeństwa, tak samo powołanie konsekrowane do życia w zakonie. Ja osobiście doświadczyłam tej tajemnicy i dla mnie samej to było niespodzianką. Wybór, że Jezus mnie wybrał, właśnie spojrzał na mnie. Fundamentem powołania do życia konsekrowanego jest szczególny dar i charyzmat naśladowania Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Właśnie dlatego sposobem realizacji tego powołania jest życie oparte na wypełnianiu rad ewangelicznych poprzez ślub dziewictwa, ubóstwa i posłuszeństwa. Osoby konsekrowane są świadkami tego, że człowiek został rzeczywiście stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy i że ostatecznym sensem jego istnienia nie jest skuteczność działania, lecz bezinteresowność daru. Fundamentem życia konsekrowanego jest miłość do Jezusa. I to jest dla mnie najważniejsze. Chciałabym sobie i wszystkim osobom życia konsekrowanego życzyć w tym szczególnym czasie, abyśmy podjęli taką głęboką refleksję na tym, czy rzeczywiście moja bliskość z Panem Bogiem jest wystarczająca. Czy moje życie to jest rzeczywiście życie z Bogiem? Jest to rzeczywiście dla mnie siła do tego, co podejmuję, czym żyję, w jaki sposób podejmuję swoje działania. Papież Franciszek ogłosił rok 2015 rokiem życia konsekrowanego w związku z 50. rocznicą ogłoszenia dekretu Perfecta Caritatis, którego treść odnosi się do życia konsekrowanego. Rok ten ma skłaniać nas do refleksji nad tym, czym jest życie konsekrowane we współczesnym świecie oraz do wdzięczności wszystkim osobom konsekrowanym. To już wszystko na dzisiaj. Na koniec chcielibyśmy jeszcze poinformować Państwa, że ze względu na transmisję meczu hokeja zaplanowaną na godzinę 18 jutrzejsze wiadomości się nie ukażą. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w poniedziałek. Najszybszy sposób, by cieszyć się ciepłem. Pianka poliuretanowa to ciepły dom w mgnieniu oka. Firma Holbut. 600 935 876. Zadzwoń. Góralski przystanek to miejsce, które spotka się z prawdziwą góralszczyzną. To nie ino sklep z wyrobami regionalnymi, ale też wypozycalnia regionalnych strojów, komis rękodzieła ludowego, a nada syćko miejsce posiadów ludowych artystów. Góralski przystanek. Przystoń, zachwyć się, kup. Pytamy pięknie. Nowy targ, osiedle Bór 1A.
Fundacja Rozwoju Podhala zaprasza do hotelu i spa Bachledówka w Czerwiennem na konferencję, która podsumuje projekt Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane osiągnięcia projektu oraz pokazy odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji na stronie fundacjapodhale.pl oraz malopolska-oze.pl. Projekt współfinansowany z Funduszy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.